Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Wojna, czyli szykują się ciężkie straty na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej. A każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam. Zachęcam i zaczynamy. Wojna, czyli szykują się ciężkie straty na giełdach. Wydawało się, że uda się uniknąć bardzo negatywnego scenariusza na rynkach finansowych, jednak wygląda na to, że jednak on będzie materializowany z powodu tego, że te scenariusze zakładające, że jednak nie będzie eskalacji konfliktu, będą realizowane, a te scenariusze zakładające konflikt będą mniej prawdopodobne, a jednak realizowany jest ten mniej prawdopodobny scenariusz, czyli wojna staje się faktem i oczywiście będzie miało to gigantyczne reperkusje na wszystkich rynkach finansowych, na wszystkich klasach aktywów. No i oczywiście przede wszystkim będzie to ciążyło na rynku ryzyka. Rynek ryzyka to przede wszystkim giełdy papierów wartościowych, to także surowce oraz to także Bitcoin. Natomiast klasy aktywów, które także powinny być pod wpływem sporej zmienności, to przede wszystkim rynek walutowy, gdzie zmienność i handel odbywa się 24 godziny na pełną skalę. No i oczywiście także obligacje, które mogą stać się bardzo ciekawym instrumentem zabezpieczającym dla tych wszystkich, którzy jednak będą starali się zabezpieczyć przed najbardziej negatywnym scenariuszem, który może rozgrywać się na rynkach finansowych w najbliższym czasie. Co dalej będzie się działo? Oczywiście im dłużej będzie trwał konflikt zbrojny, tym jego większe reperkusje na rynkach finansowych, chociaż no, jak tutaj geopolitycy mówią, no, rosyjskim celem powinno być jak najszybsze dokonanie przełomu i zakończenie fizycznej konfrontacji. Natomiast no, celem wszystkich sił antyrosyjskich powinno być jak najdłuższe przewlekanie w czasie konfliktu zbrojnego. Więc no, oba scenariusze będą miały gigantyczne rzutowania na wszystkie klasy aktywów i za chwilę się tym zajmiemy. Oczywiście pierwsze dyskontują to, co się dzieje rynki w Azji, w Australii. Pierwszy wykres pokazuje, że została utworzona już prawie ponad półroczna formacja odwrócenia trendu na indeksach giełdowych w Australii. Ta tendencja została potwierdzona bardzo mocnym spadkiem, a to tylko potwierdza, że będzie dzisiejszy dzień bardzo negatywny dla rynków giełdowych na całym świecie. Zobaczcie także, jak dzisiejszy spadek odbija się na wycenie i na zachowaniu indeksu Nikkei w Japonii. Tutaj także spadki oznaczają, że jednak powstaje roczna formacja odwrócenia trendu na giełdzie w Japonii, co będzie dodatkowo napędzało podaż w następnych dniach. Spada także giełda w Hongkongu, natomiast tutaj w tym wypadku należy zwrócić uwagę, że akurat teraz w momencie, kiedy mówimy te słowa, kiedy Państwo śledzą ten materiał, to testujemy także 14-letnią linię trendu wzrostowego, więc giełda w Chinach ma możliwość wkrótce jakiegoś odreagowania, natomiast gdyby się tak nie stało, gdyby linia trendu została przełamana, no to oczywiście otworzą się perspektywy do naprawdę mocnych spadków także tych akcji w Chinach, czyli w Hongkongu. No i oczywiście dzisiaj będzie bardzo prawdopodobne, że rozpocznie się techniczna BESA na indeksie Nasdaq w Stanach Zjednoczonych. Techniczna BESA oznacza cofnięcie o 20 co najmniej procent od swoich szczytów. Jak widzicie Państwo, teraz futures na indeks Nasdaq jest notowany na obsunięciu o minus 22,5%, więc dzisiejsze zamknięcie będzie szczególnie istotne dla rynków giełdowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ pierwszy indeks giełdowy, w tym wypadku Nasdaq, może wejść w techniczną BESA. Jeszcze raz przypomnę, to jest cofnięcie o 20% od swoich ekstremów, więc to, co się wydarzy dzisiaj na Wall Street, będzie miało kluczowe znaczenie, natomiast coraz mniejsze jest prawdopodobieństwo, że będzie to zamknięcie pozytywne dla rynku akcji, chociaż należy także brać pod uwagę bardzo cyniczne stwierdzenie o tym, że giełda kocha wojnę. Natomiast w pierwszej reakcji rynek musi się do tego dostosować, do nowej rzeczywistości, więc nie należy się dziwić, że indeksy giełdowe w pierwszej reakcji mocno spadną, natomiast im dalej od konfliktu, tym te wydarzenia powinny być pozytywnie odbierane na rynkach finansowych.
Więc no, te cyniczne stwierdzenie może sygnalizować wkrótce jakieś wzrostowe odbicie, ale prawdopodobnie zaliczymy jeszcze mocne spadki, wyszumienie rynku. Będziemy oczywiście obserwować, jak będzie rynek przyszłych stóp procentowych reagował na to, co się dzieje, czy rzeczywiście dojdzie do oddalenia perspektywy pierwszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, jakie to będzie miało przełożenie, bo cały czas twierdzę, że to jest główny powód spadków, a nie to, że mamy materializowanie ryzyka geopolitycznego. Więc no, indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim będą miały tendencję do odbicia, ale prawdopodobnie dopiero za kilkanaście dni. A to się dobrze składa z powodu tego, że wtedy wygasną marcowe instrumenty pochodne, więc wydarzenia będą miały szczególnie duże znaczenie w następnych dniach, a końcówka lutego wydaje się jednak przesądzona i raczej będziemy świadkami kontynuacji spadków. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że na wykresach da się wyznaczyć także dolne ograniczenie wciąż hipotetycznego kanału wzrostowego. I na chwilę obecną ten kanał na indeksie Nasdaq 100 jest sygnalizowany w rejonie około 13 tysięcy punktów. 13 tysięcy punktów. I gdyby doszło do testu tego poziomu, należy bardzo uważnie obserwować zachowanie indeksu, czy czasem nie ma jednak reakcji popytowej w tym rejonie, ponieważ gdyby tak się stało, no to może być wtedy rozpocząć się pewnego rodzaju kontrofensywa popytu. Natomiast jeżeli doszłoby do przełamania tych poziomów, to naprawdę strach na giełdach byłby tak ogromny, że zapowiadałoby się to na sporą panikę na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na indeksie S&P dzisiaj futures zapowiadają mocne spadki, a ten pierwszy tweet, który wywołał wczoraj przecenę w końcówce notowań, sygnalizujący, że w perspektywie 48 godzin może dojść do pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, stał się faktem, więc rynek dzisiaj będzie już, jest już częściowo uodporniony na tą wizję, natomiast na to, że rzeczywiście stała się ona faktem, jeszcze nie, więc naprawdę szykują się dzisiaj bardzo duże luki spadkowe na otwarciu, a co dalej zobaczymy. Natomiast zobaczcie Państwo, każde dzisiaj zamknięcie indeksu S&P poniżej poziomu 4200 punktów sprawi, że na wykresie powstanie tak jakby formacja RGR sygnalizująca możliwość spadku nawet w okolice 3800 punktów, a ten poziom 3800 punktów jest idealnie wskazywany jako Fibonacci 32% całej fali Hossy, tej dwuletniej, która rozpoczęła się w marcu 2000 roku. I dodatkowo także należy zwrócić uwagę, że potencjalne wsparcie jest zlokalizowane w rejonie 4050 punktów, 4100 punktów, gdzie mamy te dolne ograniczenie wciąż hipotetycznej formacji kanału wzrostowego i dzisiaj prawdopodobnie będziemy ją testować. I oczywiście widać, jak bardzo rynek giełdowy zachowuje się słabo w tym roku na Wall Street, a na indeks Nasdaq jest już naprawdę o krok od bessy, a ją bardzo dobrze widać. Te spadki indeksów giełdowych i techniczne zachowanie indeksu Russell, czyli szerokiego rynku 2000 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, który no w ostatnim czasie bardzo ładnie odbija od linii szyi. Potem jak wykonany został ruch powrotny do linii szyi w rocznej formacji odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową. Więc tutaj jest zachęta do tego, żeby rozpocząć długoterminowe spadki indeksów giełdowych, jest naprawdę duża. A indeks DAX dzisiaj prawdopodobnie dodatkowo potwierdzi to, że mamy formację szczytową. Wygląda na to, że cała świeca tygodniowa, która dzisiaj będzie już prawdopodobnie utworzona, będzie silnie zachęcała do spadków, ponieważ sygnały z wykresów dziennych zostaną przesunięte na wykres tygodniowy. W tym wypadku indeks DAX ma wsparcie dopiero w rejonie 13300-13500 punktów, gdzie jest Fibonacci i ostatnie i wsparcia poprzednie opory sprzed 2020 roku, więc no cel dla spadków jest bardzo dobrze określony i być może nawet do dzisiaj, być może w najbliższym czasie już będziemy testować ten poziom, bo pamiętajcie Państwo, że roczna konsolidacja i wybicie powinno przynieść bardzo mocny ruch. Nastawienie informacyjne i globalny szum
to, co się dzieje, będzie sprzyjało spadkom indeksów giełdowych. No i oczywiście cyniczne stwierdzenie, że giełda kocha wojnę, ma uzasadnienie w tym wypadku, że im dalej jest od źródła konfliktu, tym giełdy powinny lepiej zachowywać się, natomiast im bliżej tego konfliktu, tym giełdy powinny się zachowywać gorzej, jako że giełda niemiecka jest przybliżona zdecydowanie bardziej do źródła konfliktu niż giełdy w Stanach Zjednoczonych, więc relatywny spadek indeksów giełdowych w Europie powinny być mocniejsze. No i oczywiście DAX powinien się zachowywać gorzej niż S&P, natomiast indeksy giełdowe w Polsce powinny zachowywać się gorzej niż indeksy w Niemczech i w Europie. Warto także mieć to na uwadze. Zmienność w europejskich akcjach oczywiście będzie rosła, chociaż nie jest jeszcze rekordowa, ale spodziewajmy się wkrótce naprawdę rekordowych po odczytów zmienności na indeksach europejskich i prawdopodobnie ostatnie wsparcia, czyli maksima, zostaną pokonane, a sam indeks WIG20, czyli polska giełda, powinna naprawdę dzisiaj mocno oberwać. Jeżeli obroni się dzisiaj na zamknięciu poziom 2000 punktów, to naprawdę będę bardzo mile zaskoczony siłą byków. Natomiast moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, otworzymy się od razu pod poziomem 2000 punktów, a spadki mogą zacząć się dodatkowo napędzać, ponieważ my jesteśmy przez rynki światowe traktowani jako najbardziej odkryty region, najbardziej odkryta gospodarka, najbardziej odkryty rynek finansowy na źródło konfliktów w Europie. No i tutaj indeks WIG20 powinien się otworzyć moim zdaniem poniżej poziomu 2000 punktów, a rynek może dążyć w okolice wsparcia, gdzie jest wyznaczone, czyli okolic 1860-1870, gdzie jest Fibonacci 50% całej fali Hossy na warszawskiej giełdzie. Więc no dzisiaj jest małe prawdopodobieństwo obrony poziomu 2000 punktów, więc no, moim zdaniem należy liczyć się naprawdę z potężnymi spadkami dzisiaj na giełdzie w Warszawie. Natomiast jednym z niewielu aktywów, które powinny zyskiwać na tym, są amerykańskie obligacje, które rzeczywiście zaczynają spadać na rentowności, czyli cena zaczyna rosnąć. W tym wypadku, tak jak był, tak zgodnie z tym ostatnim raportem Goldman Sachsa, który sygnalizował, że w takim przypadku eskalacji amerykańskie obligacje mają potencjał, żeby się cofnąć nawet w rejon 1,70 na rentowności. Jest to naprawdę bardzo prawdopodobne. Amerykański dolar się umacnia, skala jest jednak niewielka. Tutaj euro-dolar testuje poziom 1,12. Jest idealny moment do tego, żeby tutaj zaczęła powstawać odwrócona formacja RGR z linią szyi na poziomie 1,15, ale to musiałoby oznaczać obronę poziomu 1,12 podczas następnych godzin i oczywiście kolejnych dni. No zobaczymy, co tak będzie. Natomiast fakt zbliżania się pierwszej podwyżki stóp procentowej także dodatkowo sprzyja amerykańskiej walucie, więc w najbliższym czasie jednak spodziewajmy się presji na to, żeby amerykański dolar był jednak kupowany i bardzo podobnie powinien zachowywać się funt brytyjski. Także reakcja jest podobna do amerykańskiego dolara. Natomiast wyprzedaż widać oczywiście na rynku rosyjskiego rubla. Dzisiaj pojawiła się rano informacja, że giełda w Moskwie jest zawieszona, nie będą notowania. Natomiast rosyjski rubel handlowany w londyńskim City powinien wybić się ostatecznie na nowe maksima wszechczasów i kontynuować deprecjację. Zobaczymy, jak tutaj rynki światowe zareagują na to, co się będzie dalej działo, na kolejne eskalacje, na kolejne doniesienia z frontu. I oczywiście widzicie Państwo reakcję złotego, czyli wybicie, kolejna fala osłabienia. No i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie potwierdzone to, że rynek na Wall Street szczególnie poluje na krajowe polskie aktywa i zobaczymy, czy te podwyższone poziomy znowu par związanych ze złotem, czyli chwilowe osłabienie złotego będzie wykorzystywane do tego, żeby tankować znowu, wchodzić, akumulować znowu krajową walutę z powodu tego oczywiście, że płaci ona gigantyczne dodatnie odsetki, dodatkowy swap, który jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów. Więc moim zdaniem rynek wykorzysta te wzrosty, że będą one po prostu okazją do tego, żeby otwierać pozycje nowe po lepszych cenach. No i oczywiście rynek surowców. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że jeżeli Zachód rzeczywiście będzie chciał pokonać Rosję, to użyje swojej największej broni. Są dwa pociski w tej broni, czyli pierwszy pocisk to jest odcięcie Rosji od systemu SWIFT, a drugi pocisk to jest
doprowadzenie do gigantycznego wzrostu podaży węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego na rynku światowym. To oczywiście Amerykanie powinni do tego doprowadzić. Mają potencjał ku temu, żeby zwiększyć skokowo podaż ropy naftowej, a to powinno zbić jej cenę. Natomiast w pierwszej reakcji, reakcja jest klasyczna, zgodnie z tym raportem Goldman Sachsa, czyli ropa Brent przebija poziom $100, ropa WTI zbliża się do poziomu $100, ropa Brent ma coraz większą lukę i spread między zachowaniem tej ropy europejskiej a ropy WTI ze Stanów Zjednoczonych. To widać na tym wykresie, że ta rozbieżność jest najwyższa praktycznie od 2 lat. I ropa naftowa może oczywiście także ta słodka WTI sięgnąć poziomu $100, to jest bardzo prawdopodobne. Mamy także bardzo silną szansę na to, że bardzo dużą szansę na to, że taki metal jak na przykład nikiel będzie kontynuował wzrosty i przekroczy swoje kolejne poziomy oporów. Dodatkowo cena złota oczywiście będzie kontynuowała ruch do góry zgodnie z wybiciem z tej rocznej konsolidacji w formacji trójkąta. Prawdopodobnie ruch w okolice $2000 będzie miał miejsce, a tak na ten poziom prawdopodobnie jest w zasięgu ręki w takim wypadku. A przede wszystkim ten poziom $1950, który był sygnalizowany jako takie miejsce, gdzie są skumulowane duże ilości strajków na rynku instrumentów pochodnych, wydaje się, że będzie pokonany i cena będzie utrzymywać się do wygaśnięcia marcowych instrumentów pochodnych. I na sam koniec oczywiście Bitcoin jako taka ostatnia klasa aktywów związana z ryzykiem i także sygnalizuje bardzo mocne dzisiaj negatywne konsekwencje i ciężkie straty na giełdach papierów wartościowych. Natomiast Bitcoin, warto zwrócić na to uwagę, też teraz testuje 2-letnią linię trendu wzrostowego. Okolice $34500 są kluczowe. Jeżeli zobaczymy dalsze spadki, to prawdopodobnie zagrożony będzie także poziom $30000, czyli linia szyi rocznej formacji, podwójny szczyt. I ten poziom także będzie bardzo prawdopodobnie, że wkrótce będzie testowany, z dużą szansą, że zostanie pokonany. Więc to korelacja między Bitcoinem a giełdami papierów wartościowych, indeksami giełdowymi powinna być zachowana. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.